Wszystkie ukazują ten sam obiekt, jednak nie to jest najważniejsze. Posłaliśmy cztery najlepsze zdjęcia, każde zrobione przez kogo innego, do najlepszego w Stanach laboratorium zajmującego się fotografią trikową. I tam właśnie poddano je drobiazgowym testom. Testom, które kosztowały $60,000. W tym laboratorium zbadano zdjęcia pod kątem każdego możliwego fałszerstwa. Przeanalizowano możliwości jego popełnienia na każdym etapie wykonywania i wywoływania fotografii. Możemy teraz z całą pewnością stwierdzić, że jeżeli nawet te zdjęcia zostały w jakiś sposób sfałszowane, to na pewno nie z użyciem jakiejkolwiek znanej obecnie technologii. Nie mamy innego wyjścia, jak tylko przyznać, że zetknęliśmy się z czymś nieznanym, albo z nieznaną technologią, albo z nieznanym światłem. Według mnie pan Mayer mówił prawdę. Wendell Stevens posiada swoją własną opinię, dlaczego piloci niechętnie opowiadają publicznie o spotkaniach z UFO. Bardzo niewielu pilotów mówi o spotkaniach z UFO, chociaż na przykład w naszym kraju są to przypadki bardzo częste. Jeśli jest to pilot wojskowy, to nie może zdradzić tajemnicy. Jeżeli jest to pilot cywilny, to zwykle musi przestrzegać wewnętrznego regulaminu linii lotniczej, która zakazuje opowiadania o takich przypadkach, zanim zostaną dokładnie zbadane. Piloci wojskowi są rzecz jasna w trudniejszej sytuacji, gdyż rozpowszechnianie informacji, które zostały zakwalifikowane w ich jednostce jako tajne, jest karalne. Tylko dlatego nie słyszymy o fotografiach UFO wykonywanych przez pilotów, ale przez zwykłych ludzi. W Skandynawii zanotowano w latach 80. masowe pojawiania się UFO nad górzystym rejonem Hesdalen na południe od norweskiego miasta Trondheim. Rozpoczęto największe w historii polowanie na UFO, do którego dołączyły się grupy poszukiwaczy niezidentyfikowanych obiektów latających, norweskie uniwersytety oraz armia. Obszar poszukiwań leżał w pobliżu bazy wojskowej NATO. W programie Hesdalen zrobiono wiele zdjęć UFO oraz zebrano dane na temat ich zachowania. Mimo zastosowania nowoczesnych technologii naukowych i militarnych, nie znaleziono logicznego wytłumaczenia obserwowanych zjawisk. Wszystkie badania potwierdziły opinię, że statkami kierują istoty obdarzone inteligencją. W badaniach wzięli udział amerykańscy uczeni i francuscy, m.in. profesor Hynek i Jean Michel. Według mnie mieliśmy do czynienia z istotami z kosmosu, które starały się nawiązać kontakt z mieszkańcami tutejszych rejonów. Niestety mieszka tu niewielu ludzi o odpowiednich zdolnościach, a jednocześnie przybywało zbyt wielu żądnych sensacji. I dlatego aktywność UFO w tym rejonie spadła, przenosząc się nad terytorium gór oraz środkowej Norwegii. Podobna do tej z Hesdalen fala spotkań z UFO miała miejsce w rejonie Kuusamo w północnej wschodniej Finlandii na początku lat 70. Większość dziwnych zjawisk świetlnych oraz obiektów latających dostrzeżono na zboczach położonego najdalej na południe fińskiego lodowca Iso Siete. Ostatnio również obserwowano w tych okolicach tajemnicze kule światła. Obserwacje z różnych części świata sugerują, że UFO pokazują się szczególnie często nad terenami górzystymi. Przyczyną może być pole magnetyczne, którego obce statki mogłyby używać w systemie sterowania. Fala obserwacji UFO, jaka miała miejsce w latach 70. w Finlandii, spowodowała rozpoczęcie nowego projektu badawczego, który nie zyskał jednak poparcia kół naukowych. Kierownikiem projektu został inżynier Ahti Karivieri.
W czasie, kiedy nad Finlandią pojawiały się tak liczne obiekty, fotografowaliśmy je za pomocą różnego typu aparatów. Wykorzystywaliśmy technikę podczerwieni, ale nie pozwoliło nam to na wyjaśnienie natury obserwowanych zjawisk. UFO pojawiają się regularnie nad Finlandią i całą Skandynawią. 30 sierpnia 1986 roku małżeństwo Maila i Kale Koivunen jechało do swojej letniej daczy na weekend. Kiedy zaparkowali samochód i skierowali się w stronę brzegu jeziora, doświadczyli serii zjawisk, które zmieniły całkowicie ich spojrzenie na naturę świata. Podeszliśmy do brzegu, wsiedliśmy do łódki. Kiedy moja żona spojrzała na niebo i powiedziała, że widzi jakieś światło, myślała, że to samolot. Ja również spojrzałem w górę, ujrzałem zbliżającą się kulę światła. Rosła w oczach, zatrzymała się 30 metrów od łódki. Jej średnica wynosiła około 4 metrów. Spytałam wtedy mego męża, czy to helikopter. Odpowiedziałem, że to nie może być helikopter, ponieważ przyleciał w kompletnej ciszy. Spytałem żonę, czy mamy na wierzchu jakiś aparat, ponieważ chciałem zrobić zdjęcie temu czemuś. Nie dałam mu aparatu, bo chciałam jak najszybciej znaleźć się na wyspie. Bałam się po prostu tego światła. Zapaliłem silnik w naszej łodzi. Popłynęliśmy z maksymalną szybkością w stronę wyspy, ale ta kula podążała za nami. Przez cały czas utrzymywała tą samą odległość. Kiedy dopływaliśmy do plaży, nagle oświetliła mojego męża trzema promieniami światła. Bardzo się przestraszył, a ja pomyślałam, teraz po nas przyjdą. Zadziwiająca rzecz, ale licznik mojego aparatu pokazał, że zrobiłem już wszystkie zdjęcia, podczas gdy tuż przed wyjazdem założyłem nowy film. To wszystko trwało około 40 minut. UFO cały czas stało nad nami. Mówi się, że UFO, jak i przybywający w nich kosmici pochodzą z różnych światów, a nawet z różnych wymiarów. Tak czy inaczej, obcy opisywani są na bardzo wiele sposobów. Najczęściej chyba spotykanym typem ich budowy jest duża głowa i oczy przy wzroście niższym niż człowieka. Niektórzy mają niesamowitą zdolność do zmiany swego wyglądu i formy porozumiewania się. Wielu ludzi, którzy widzieli obcych, nie chce opowiadać o tym ufologom. Temat pozostaje dla nich drażliwy. Jak wyglądają? No cóż, są podobni do mieszkańców naszej planety. Jest ich wiele rodzajów. Niektórzy mają prawie 4 metry wzrostu, a inni 2. Jeszcze inni tylko metr. Wszystkie rozmiary, wszystkie formy i kształty. Myślę, że oni po prostu starają się wyglądać tak, jak my się spodziewamy. Nie oglądamy ich w prawdziwej postaci. Gdyby zaczęli robić do nas jakieś głupie miny, pewnie wystraszylibyśmy się na śmierć. Moim zdaniem oni przedstawiają się nam w postaci, którą jesteśmy w stanie zaakceptować. Nie chcą nas przestraszyć. Dlatego mamy wśród nich osobników z prawie kwadratową głową, a także takich, którzy wyglądają zupełnie jak wy czy ja, to znaczy ludzie rasy nordyckiej. Wiem o 18, założę się, że jeszcze co najmniej 7, a razem to daje 25 ras istot pozaziemskich. Przypuszcza się, że na samym tylko południowym zachodzie Stanów Zjednoczonych mają 26 tajnych baz. To jednak sitwa. Personel fińskich sił powietrznych obserwował zarówno UFO, jak i istoty pozaziemskie. Jednak bardzo niewielu naocznych świadków ma odwagę wystąpić publicznie. Jedno z najbardziej wyjątkowych zdarzeń przeżył pracownik obsługi lotniska Osmoliene. Służyłem w siłach powietrznych przez 17 lat, z czego połowę w lotnictwie rozpoznawczym. Musieliśmy wielokrotnie pisać raporty na temat niezidentyfikowanych obiektów latających, które